Siemanko, z tej strony MJack, a dziś chciałbym was oczywiście poinformować o nowościach, jakie jakby zmieniają się na kanale. No i jest to głównie związane z odejściem Kurosa. Tak, Kuros odchodzi od Ivy Fox Studio, podjął taką decyzję. Oczywiście ja szanuję tą decyzję, nie chcę go tutaj obgadywać czy coś, w pełni rozumiem jego odejście. Możecie napisać serduszka w komentarzach dla Kurosa za to, że był z nami tutaj przez tak długi czas. I przejdźmy do kolejnych informacji. Związane z tym jest oczywiście zmiana z tym, że w piątki nie będą pojawiać się kurosowe mashupy. Ze względu też na to będzie troszkę zmiana w naszym grafiku. Poniedziałki nadal zostają informacyjne. Tutaj będziecie się dowiadywać o jakichś nowościach, o informacjach związanych z kanałem, z rozwojem jakichś pobocznych projektów itd. Poniedziałki informacyjne zostają. Wtorki z materiałami zostają. Za to czwartkowe materiały przechodzą na piątki. Teraz będą materiały wychodzić we wtorki, w piątki i sobotnie materiały przejdą na niedzielę. Czyli będą materiały wtorki, piątki i niedzielę. Tak. Wtorki, piątki i niedzielę. W środę nic się nie zmienia. Nadal to jest dzień poświęcony tylko i wyłącznie live'om z Minecraft Hardcore na Kraniec Świata. Wiadomo. Za to Beat Saber, ze względu na to, że w niedzielę będą się pojawiać moje filmy, z niedzieli zostaje przeniesiony na czwartek. W czwartki będą pojawiać się filmy z Beat Sabera. Nie wiadomo, czy w tym tygodniu pojawi się Beat Saber, bo nadal nie ma wszystkich modów związanych z Beat Saberem, to też tak od razu ostrzegam. Ale tak, czwartki będą należeć teraz do Beat Sabera zamiast niedziel, a w soboty nadal będą, tak jak oryginalnie było planowane, będą normalnie live'y. Takie wspólne razem z Zeku, więc... Albo też nie, no zależy, no może być tak, że Zeku zrobi live'a z Beat Sabera, a może być tak, że ja zrobię sam live'a, bo mam taką ochotę, że sam zrobię live'a. Więc tak, to chyba na tyle z tych informacyjnych tak naprawdę. Jeszcze zapraszam serdecznie do linków w opisie. Wyszedł trzeci rozdział mojej książki, zapraszam serdecznie do przeczytania. Oczywiście czekamy dalej na nowe informacje o Security Breach. Jakby zapraszam do subskrypcji, zostawienia łapeczki w górę, zostawienia dzwoneczka. No i co? No i ja się z wami żegnam, nie przedłużam zbędnie tego informacyjnego. Mam nadzieję, że wszystko przyjęliście do wiadomości. Trzymajcie się, do zobaczenia w następnych filmach, materiałach, live'ach, coverach. No i cześć! Miłego dnia wszystkim!